Witam serdecznie, mój gościem Patryk Górka, Głodzik z Mindor Team. Witam serdecznie. Patryk, gdy wydawało się, że dowieziecie dzisiaj zwycięstwo w tym meczu, to jednak się nie udało, remis. Jak byś to ocenił, ten wynik? Sprawiedliwy czy jednak nie? No myślę, że sprawiedliwy. Od początku mieliśmy twarde warunki gry. No ciężko nam się grało z Sandecją. No gdyby nie ta moja ręka właśnie w polu karnym na 3-2 i ten rzut karny, no to myślę, że moglibyśmy dowieść zwycięstwo do końca, a tak to dzisiaj tylko remis. Dużo dzisiaj aktywności, dużo dzisiaj podań, dużo dzisiaj naprawdę takiej szybkości w waszych działaniach, ale brakowało tych takich, moim zdaniem, celności. Skąd się to mogło wziąć? Raz jednej osoby nie ma w danym meczu, tydzień temu następny. No myślę, że brakuje nam tego ogrania. No nie gramy cały czas tym samym składem, tylko tak różnie jest. Jak zagrała ci Sandecja? Bardzo dobrze, bardzo twardo. No też te żółte kartki pokazały, że bardzo ostro nie dawali nam grać, stwarzać sobie sytuację i dlatego dowieźli dzisiaj remis. Za nami 9 kolejek, przerwa wakacyjna. Jest nad czym pracować, bo Głodzik jest obecnie mistrzem Suffix Ligi Orlika, a tu tak naprawdę trzeba walczyć o utrzymanie. Macie miesiąc czasu, żeby co, odpocząć czy popracować nad formą? Myślę, że popracować nad formą, nie ma co odpoczywać. Musimy walczyć, żeby się utrzymać w tej ekstraklasie. Okienko transferowe kończy się właśnie wraz z przerwą. Czy będą jakieś tutaj wzmocnienia, czy raczej bazujecie na tym, co macie? Myślę, że na pewno będą jakieś wzmocnienia i transfery. I wiem, że to jest może pytanie retoryczne, ale jest duże rozczarowanie tym, że nie jesteście w tej pierwszej piątce, bo jakby nie patrzeć, jesteście mistrzem. Jeszcze raz powtórzę. Jest duże rozczarowanie. Naprawdę liczyliśmy na to, że jednak załapiemy się do tej mistrzowskiej grupy, ale jednak musimy się zadowolić tym, co mamy i walczyć dalej. Czy zobaczymy kiedyś razem wspólnie duet braci Górków? Mam nadzieję, że tak, ale myślę, że to jeszcze na co nadejdzie czas. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.